Witam wszystkich widzów kanału Toledo Cykoria nasza klaczka huculska skończyła właśnie miesiąc 17 marca skończyła miesiąc i ja bym chciała udokumentować jak ona w tym wieku wygląda i co już umie bo no, mimo, że to jest taki mały źrebak to ona już całkiem, całkiem sporo się przez, ten, przez to swoje życie nauczyła tutaj na początku jeszcze widzicie jak nasz najmłodszy synek, który ma niecałe 3 lata Um, usiłuje się do niej przytulić, bo, bo jest naprawdę przemiła w dotyku puszysta i, i e, no bijąca ciepłem, i naprawdę jest to niesamowicie relaksująca rzecz przytulić się do takiego e, konika. E, t, tutaj e, pokażę Wam, jak e, Cykoria potrafi. Grzecznie podnosić nóżki. To jest umiejętność potrzebna każdemu koniowi. Treningu w tym zakresie nigdy za wiele i tych powtórzeń. To jest przydatne oczywiście przy codziennym czyszczeniu, ale też przy, przy kowalu, co też no, każdego konia czeka. Czy, czy to no, kuta pewnie nie będzie nigdy, i tak jak jej matka nie jest kuta, ale będzie miała kopyta strugane. Więc no, musi, musi tych manipulacji przy kopytach się nauczyć. No, jak widać, ona już, już to ogarnęła świetnie, bez problemu mm, nogi podnosi, nie, nie stresuje się przy tym. Kolejna rzecz, jaką no, staramy się jej przyswoić, to umiejętność chodzenia na uwiązie. Ci, którzy pamiętają Brutusa, to, to, to może rozpoznają ten kantar. To jest kantar po Brutusie. Ja tak jakoś nie, nie mogłam się zebrać do tego, żeby e, zrobić dla Cykorii e, specjalny kantar, aż, aż wreszcie ona dorosła do tego kantara po Brutusie no, i odziedziczyła go. Jak widzicie, no, ona jakoś tak rewelacyjnie nie chodzi na tym uwięzieniu, to, to nie jest 100% karności i 100% posłuszeństwa, ale, ale widać, że już y, przyjęła ten kantar, y, nie stresuje się, nie, nie ucieka. Jakoś tak w miarę jest do ogarnięcia i to jest, to jest moim celem w tej chwili, bo nie, nie uczę jej chodzenia na uwiązie, tak sobie amuzą. No, zamierzamy już niedługo konie wyprowadzać. I no, niby tak się mówi, no, że źrebak chodzi za matką, ale to tak wcale nie jest. Zrebak no, robi różne niespodziewane takie nieobliczalne rzeczy i, i jednak musi być, musi być trzymany przez kogoś koniecznie. Tutaj pokazuje, jak no, cykoria reaguje na, na uwiąz. No, takie sytuacje się zdarzają, że tam lina majta gdzieś dotyka konia w różnych miejscach ciała i już nawet źrebak musi być z tym zaznajomiony, nie, nie reagować nerwowo, widać, że, że ona już, już to wie, że, że to nie jest nic strasznego, że tam jej coś się coś tam... Omiata z różnych stron. To wszystko, co robię z jednej strony, robię też z drugiej, mimo to, że to wygląda na powtarzanie tego samego, ale, ale wszystkie, ćwiczenia, wszystkie ćwiczenia staram się wykonywać symetrycznie z, z prawej i z lewej strony. Widzicie więc, że Cykoria całkiem nieźle sobie radzi już z kantarem i uwiązem. Przez cały czas, oczywiście, tam stoi tuż obok jej mama również trzymana na uwiązie i zapewnia jej poczucie bezpieczeństwa I, i to tak musi być, wyprowadzane będą wyłącznie we dwie, nie będziemy ich w żaden sposób rozdzielać z tym wyprowadzaniem no to jeszcze trochę, to jeszcze nie nastąpi w, 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 prawdopodobnie w najbliższych tygodniach bo cykoria jest jeszcze nieopisana jeszcze czeka mnie cała formalna procedura związana z rejestracją konia, muszę się zgłosić do Miejscowego związku hodowców koni i mm, poprosić o jej y, opisanie, zaczipowanie. Nigdy tego nie robiłam, więc jest to dla mnie nowość. Po, podzielę się z Wami y, no, tymi przeżyciami, jak już to będę miała za sobą. Y Ale nie wiem, niestety, czy to się uda zrobić w najbliższym czasie, bo nie wiem, y, czy będzie ta instytucja w ogóle czynna. Y, w każdym razie, no, my. Y, jako rodzina korzystamy pełnymi garściami z tych takich terapeutycznych właściwości koni. Samo przebywanie z nimi no, no, bardzo pomaga na te, na te no, codzienne niepokoje, bolączki. No, y nawet te najmłodsze dzieci, które no nie, nie zdają sobie sprawy do końca z powagi sytuacji, z, z dużo większym zapałem się przytulają do koni, głaszczą je. No widać, że ta sytuacja też jest dla nich trudna, bo no jednak tryb życia się bardzo zmienił. W każdym razie ja osobiście czuję, że za każdym razem wychodzę z pastwiska z wyraźnie niższym poziomem stresu niż, niż miałam, kiedy przyszłam. Pokażę Wam jeszcze za chwilę uwiąz, który zrobiła w ostatnich dniach moja córka. To jest ten uwiąz, na którym prowadziłam Cykorię. I może to jest jakaś propozycja, no i macie teraz może niektórzy trochę więcej czasu, może sobie taki uwiąz zrobicie samodzielnie. O, właśnie tak on wygląda. Zalinkuję za chwilę, jak się, jak się taki uwiąz robi.